Piątek, piąty tydzień Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie z Księgi Jeremiasza to fragment 20 rozdziału, bardzo dramatycznego rozdziału. Otóż prorok został wychłostany przez paszchura kapłana i przeżywa taki dramat, taki kryzys, bo ma poczucie, że chcą go zniszczyć, zabić, więc chce odejść, chce przestać prorokować. Wtedy w jego sercu pojawia się jakiś taki niesamowity ogień, taki żar, który mu nie pozwala zrezygnować z prorokowania. Przeżywa taki dramat, że w drugiej części powie o tym, że przeklęty dzień, w którym się on urodził, że tak naprawdę jego życie wcale nie jest błogosławieństwem. I w środku tego dramatu pojawia się, można powiedzieć, rozwiązanie. Rozwiązanie, które zaczyna się od słów: ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Ale Pan. I to ale Pan, można powiedzieć, jest rozwiązaniem wszystkiego. Wadonai. Waw adversativum. Waw, który jest przeciwny, można powiedzieć, sytuacji, czy jest takim spójnikiem, który mówi, jest całkiem inaczej niż ci się wydaje. Jest wiele rzeczy, cię atakuje, jest bardzo źle, ale Pan, ale Bóg jest przy tobie jako mocarz, pamiętaj. Czyli nie tylko koncentruj się na tym, co jest przeciwko tobie, nie tylko koncentruj się na tym, jak bardzo ci ciężko, ale skoncentruj się na tym, jak bardzo blisko ciebie jest Pan Bóg. Pan Bóg cię nie odrzuca, Pan Bóg cię nie karze, Pan Bóg nie powoduje tego, co powoduje Pan Bóg, tego, co jest w twoim życiu teraz. Pan Bóg stoi przy tobie, żeby cię wzmacniać. I to jest sens, można powiedzieć, czy sposób na wyjście, o ile można wychodzić z kryzysów. Bardzo łatwo, ale to jest sposób, który bardzo pomaga, czy najlepiej pomaga. Skoncentrować się na Panu Bogu, a nie na wrogach, skoncentrować się na obecności Bożej, ani na ciemnej dolinie. Psalmista mówi o tym, że kocha Pana Boga, miłuje Cię, Panie, mocy moja. Rzadko się mówi o tym, żeby psalmista czy człowiek kochał Pana Boga w Starym Testamencie. Zauważmy, że ta miłość ma w pewnym sensie uzasadnienia, czy ma argumenty za tym, żeby kochać Pana Boga. Pan Bóg jest mocą, jest opoką, jest twierdzą, jest wybawicielem, jest skałą, jest tarczą, jest mocą zbawienia. Więc można by powiedzieć, no tak, kocham Pana Boga za coś i zawsze kochamy za coś. To nie jest tak, że się kocha mimo wszystko. Nawet jeżeli kochamy mimo wszystko, nawet jeżeli trwamy w miłości, w cierpieniu, to gdzieś tam w tle tego wszystkiego jest uzasadnienie, jest sens. Miłość nie jest bezsensowna. Ona ma najmocniejsze ugruntowanie w sensie. Kocham Cię, bo jesteś moim sensem, bo dajesz mi to, co po prostu nikt inny dać mi nie może. I może tu jest też jakby przyczyna, można powiedzieć, tego, dlaczego nieraz nie kochamy Pana Boga, albo dlaczego ludziom trudno pokochać Pana Boga, bo nie odkryli tego sensu w Bożej miłości. Jakby nie widzą w tej miłości z Bogiem najgłębszego sensu, który nadaje miłość. Jeśli człowiek kocha, to już wie, po co kocha. Jeżeli człowiek kocha, to wie dlaczego i czy po prostu warto. Ewangelia Jana, 10 rozdział. To fragment mówiący o tym, że Żydzi chcą ukamienować Pana Jezusa. Chcą Go absolutnie ukamienować. I to dlatego, że On uważa się za Syna Bożego. On im tłumaczy: ludzie kochani, przecież w Starym Testamencie było napisane, ja rzekłem, bogami jesteście. To Bóg o ludziach mówił, że bogami jesteście i nie widzicie w tym problemu. A w tym, że ja mówię, że powiedziałem, jestem Synem Bożym, widzicie problem. Ewangelia pokazuje, że jeżeli to nie jest czas śmierci, to Jezus nie umrze. Nawet gdyby ktoś Go chciał zabić, to nie umrze, jeśli to nie jest godzina śmierci. Tak samo w naszym życiu, jeśli to nie jest godzina naszej śmierci, to nie umrzemy. Nawet jakby ktoś chciał nas zabić, to Bóg nas ochroni. Ale też pokazuje, co robi z człowiekiem złe nastawienie. Uprzedzenie. Oni byli tak uprzedzeni do Niego, że byli w stanie doczepiać się do każdego słowa. Najwięcej problemów, najwięcej kłótni, najwięcej niesnasek bierze się po prostu z uprzedzenia. Że jeszcze ktoś coś nie powiedział, my już go nie lubimy. Jeszcze się nie odezwał, to my już wiemy po prostu, że go będziemy krytykować. No tam, gdzie jest uprzedzenie, no miłość nie może działać. Tam, gdzie jest uprzedzenie, dobro nie może działać. To, co powinniśmy w pierwszym rzędzie zrobić w życiu, to pozbyć się uprzedzeń. Wrócić do tego życia dziecka, jak byliśmy dziećmi, kiedy nie mieliśmy w ogóle żadnych uprzedzeń. A nawet jak popłakaliśmy, czy pogniewaliśmy się na kogoś, to następnego dnia wstawaliśmy całkiem nowi. Obyśmy nauczyli się być dziećmi i każdego dnia wstawali bez żadnych uprzedzeń. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.